Samolot lecący do Lizbony będzie wypełniony zawodnikami Lecha Poznań. Oprócz piłkarzy pierwszej drużyny na pokładzie znajdą się również najzdolniejsi juniorzy z Akademii Kolejorza. Podopieczni Wojciecha Tomaszewskiego w Lizbonie zmierzą się z młodzieżowym zespołem Sportingu. Portugalski potentat słynie ze znakomitej pracy z młodzieżą. Ze szkółki tego klubu wywodzą się m.in. Luis Figo oraz Cristiano Ronaldo. Myślę, że to będzie jeden z takich meczy, które dadzą nam odpowiedź, może nie do końca, tak, ale w pewnym sensie na jakim etapie szkolenia są nasi najzdolniejsi zawodnicy, tak? Bo nie będzie to taki wyjazd, który będzie poświęcony czy też przeznaczony dla zawodników konkretnie jednego zespołu. Chcemy dać jakby szansę, czy też pokazania się tym chłopcom, których dzisiaj oceniamy za bardzo zdolnych i perspektywicznych. Tak? Spotkanie z bardzo silnym rywalem to nie jedyna atrakcja przewidziana dla utalentowanej młodzieży Kolejorza. W czwartek do południa młodzi Lechici będą się sprawdzać w roli piłkarzy, a pod wieczór staną się kibicami wspierającymi pierwszy zespół w starciu Ligi Europy z Belenenses Lizbona. Plan jest taki, że wylatujemy wspólnie z pierwszym zespołem w środę rano. Tam, jeżeli nam się uda, to chcielibyśmy również odbyć taki rozruch, zajęcia przedmeczowe. W środę, w czwartek rano o godzinie 11 my rozgrywamy swój mecz ze Sportingiem Lizbona, a wieczorem pierwszy zespół z Belenenses. No i po meczu wracamy wspólnie do Poznania. Mecz Sporting Lizbona-Lech Poznań rozpocznie się w czwartek o godzinie 11:00. Na żywo będzie można go obejrzeć w Lech TV. Warto tego nie przegapić.